O rany, właśnie nie potrafię powiedzieć, co to tak do końca jest, ale fajnie, fajna zabawa. Przede wszystkim podoba mi się to, że jest nas tak dużo do cieszenia się po punktach. To jest fajna odmiana zwykłej plażówki. O rany, nie, zdecydowanie nie było łatwo. Pogoda nie pomagała, ale w sumie lepiej, że nie padało, tylko słoneczko, typowo plażowo. Ale fajnie, fajnie, że udało nam się to wygrać 2-0. Podejrzewam, że jakbyśmy popuściły w tym drugim secie, to w tiebreaku by było zdecydowanie ciężej. Oj, bardzo fajna. Fajnie, że kibice dopisali. To tylko bardzo wszystkich cieszy. Mam nadzieję, że kibice też się cieszyli, że zapewniliśmy im takie widowisko. No tak, dokładnie. No, przyjechałyśmy tutaj po to, żeby wygrać. Niestety się nie udało. Myślę, że zagrałyśmy dobrze, poprawnie, ale to nie wystarczyło. Robiłyśmy za dużo własnych błędów. Wrocław to wykorzystał, bardzo dobrze bronił, a my po prostu nie mogłyśmy skończyć piłki. Tak, myślę, że jak na tą godzinę, to naprawdę bardzo dużo kibiców i super fajnie to cieszy. Miejmy nadzieję, że z roku na rok to będzie się rozrastać i będzie coraz więcej tych kibiców, także no, cieszymy się i do zobaczenia za rok. Tak, nie, poszliśmy śladem Zaksy, 3 razy mistrzostwo, 3 razy Zaksa, 3 razy puchar, my 3 razy mistrzostwo. Puchar bierzemy na własność w takim razie. No faktycznie nikt się tego nie spodziewał, ani w ubiegłym roku, ani w tym. Dziewczyny są wielkie, także jestem pełen uznania dla tego zespołu, który wystąpił. Nie tylko dziewczyny, bo i tam oczywiście sztab trenerski, ale zrobiły nieprawdopodobną rzecz. W obu tych finałach nie byliśmy faworytem, 2 razy wygraliśmy. Zespół jest wielki, świetnie się czuję, nawet mi ten upał nie przeszkadza. Myślę, że dziewczyny tym bardziej, jak widać na boisku, w ogóle im ten upał nie przeszkadza. Pytam ich po tym drugim meczu, jak się czują, gdzie tam było 35 stopni chyba w cieniu. No w każdym razie jesteśmy naprawdę szczęśliwi, no i super, no bardzo fajny klimat, bardzo fajna impreza. Powtarzajmy to co roku, a my będziemy przyjeżdżać i wygrywać.